Co to jest ogniskowa i jak wpływa na nią wielkość matrycy? W tym odcinku postaram się odpowiedzieć na te pytania. Cześć, witam ponownie na moim kanale, ja nazywam się Karol i w dniu dzisiejszym przedstawimy sobie zagadnienie ogniskowej. Co to tak w ogóle jest i jak wpływa na nią wielkość matrycy w naszym aparacie? A zatem zaczynajmy! Zacznijmy od wyjaśnienia, czym w ogóle jest ogniskowa. Ogniskowa jest to odległość środka układu optycznego obiektywu od matrycy aparatu wyrażona w milimetrach. I to w zasadzie cała definicja. Dla łatwiejszego zobrazowania ustawiłem koło siebie dwa obiektywy. Po lewej stronie znajduje się obiektyw 20 mm, a po prawej 42,5. Ale chwila, że co? Ale jak? Jak 20 mm może być dłuższe niż 42,5? Nie uważaliście na matmie. Jak już wspomniałem, ogniskowa jest to odległość liczona od środka układu optycznego, a dokładnie wypadkowej soczewek znajdujących się wewnątrz obiektywu. Na moim obrazku umownie zostało to przedstawione w postaci soczewki dla łatwiejszego zobrazowania. Skoro powiedzieliśmy już sobie, czym jest ogniskowa, wyjaśnijmy teraz, co to tak naprawdę dla nas oznacza. Ogniskowa oraz wielkość matrycy dają nam coś takiego jak kąt widzenia. To tak naprawdę obszar, jaki jesteśmy w stanie objąć obiektywem i odwzorować go na naszej matrycy. Aby wyznaczyć kąt widzenia, należy poprowadzić proste od krawędzi matrycy przez środek soczewki, a przecięcie się tych dwóch prostych daje nam kąt widzenia. Dla lepszego zrozumienia tematu postanowiłem nieco przesunąć nasz obiekt, tak aby w pełni był odwzorowany na naszej matrycy. Co pewnie już zauważyliście, oznaczyłem kolorowymi kropkami miejsce odwzorowania poszczególnych punktów, jako że obraz, który powstaje na matrycy, jest obrócony o 180 stopni. Ok, w taki sposób pomiędzy matrycą a soczewką powstał nam trójkąt. Za pomocą tego trójkąta wyliczymy nasz kąt widzenia. Aby wyliczyć kąt widzenia, potrzebna jest nam długość przekątnej matrycy, a tą możemy w prosty sposób wyliczyć ze wzoru Pitagorasa. A kwadrat plus B kwadrat równa się C kwadrat, a zatem nasza matryca ma przekątną około 43,3 mm. Oznacza to, że podstawa naszego trójkąta ma właśnie taką długość. Załóżmy, że nasze obliczenia wykonamy dla obiektywu 50 mm. Oznacza to, że wysokość trójkąta to 50 mm. Aby policzyć kąt alfa, należy policzyć tangens kąta, a zatem dla matrycy pełnoklatkowej kąt widzenia przy obiektywie 50 mm to 47 stopni. Aby uniknąć jakichkolwiek niedomówień, postanowiłem sprawdzić swoje obliczenia na stronie Nikona, a zatem ustawiłem matrycę pełnoklatkową oraz długość ogniskową 50 mm. I wynik wyszedł w zasadzie taki sam. Ok, a zatem ustaliliśmy sobie, czym jest nasz kąt alfa i postanowiliśmy sobie go wyliczyć dla wartości 50 mm. A teraz sprawdźmy, jak to się będzie miało przy zastosowaniu mniejszej matrycy. W moich testach wykorzystam matrycę mikro 4/3. Jak dobrze wiemy, jest to matryca dwukrotnie mniejsza, zatem postanowiłem ją nanieść w kolorze niebieskim na matrycę pełnoklatkową oraz również przeprowadzić proste. Co widać, matryca dla tego samego obiektywu nie jest w stanie odwzorować pełnego obrazka, a jedynie wycinek. A zatem, żeby otrzymać pełny obrazek, należy odsunąć nasz obiekt od obiektywu. Jak widzicie na mojej prostej graficznej metodzie, jest to długość dokładnie dwukrotnie większa. A zatem stosując ten sam obiektyw w aparacie z matrycą pełnoklatkową lub mikro 4/3, ogniskowa tak naprawdę się nie zmienia. Jedyne co się zmienia, to jest kąt widzenia. W efekcie czego, aby sfotografować ten sam obiekt aparatem z matrycą mikro 4/3, musimy oddalić się od fotografowanego obiektu. Ok, a teraz pewnie zastanawiacie się, jak zrobić zdjęcie tego samego obiektu, nie zmieniając od niego odległości. Czyli na przykład jesteście w małym pomieszczeniu, nie macie zbyt dużo miejsca, aby się cofnąć, oddalić od obiektu, a chcecie wykonać zdjęcie. Innymi słowy, musicie zachować dokładnie ten sam kąt widzenia. W tym celu postanowiłem ponownie wyznaczyć metodę graficzną oraz obliczeniową. Jak widzicie, przeniosłem dokładnie to samo przecięcie oraz soczewkę, tak aby w pełni odwzorować obiekt. Moja metoda graficzna, mimo iż jest bardzo prosta, raczej dosyć jednoznacznie pokazuje, że długość zmieniła się dwukrotnie, co oznacza, że musimy zastosować dwukrotnie krótszą ogniskową dla matrycy mikro 4/3. Sprawdźmy, jak wygląda odległość między fotografowanym obiektem a obiektywem.
i jak widzicie, odległość jest w zasadzie taka sama. A zatem zachowaliśmy te same kąty oraz tą samą odległość, a jedyne co się zmieniło to ogniskowa. A teraz przejdźmy do tego, jak można wyznaczyć w prosty sposób długość ogniskowej, jaką musimy zastosować w aparacie z matrycą mikro 4/3 dla takiego samego odwzorowania. I tutaj ponownie musimy zastosować się do funkcji trygonometrycznych. Jak dobrze wiemy, matryca mikro 4/3 jest około 4 razy mniejsza niż matryca pełnoklatkowa, co oznacza, że jej przekątna jest dwukrotnie mniejsza. Oczywiście są to wartości bardzo przybliżone, niemniej jednak jak najbardziej mają zastosowanie. A zatem tym razem w naszych obliczeniach znamy kąt alfa oraz podstawę trójkąta, a parametr, którego szukamy, to wysokość trójkąta, czyli nasza ogniskowa. Długość x wyszła 25 mm. Oznacza to, że kąt widzenia dla aparatu pełnoklatkowego z obiektywem 50 mm będzie taki sam jak dla aparatu z matrycą mikro 4/3 dla obiektywu 25 mm. I oto całe wyjaśnienie definicji, że matryca mikro 4/3 ma crop factor razy 2. I jeszcze raz spójrzmy na nasz obrazek. Jak widzicie, kąty są dokładnie takie same, gdyż nasze proste przecinają się dokładnie w ten sam sposób. Jedyne co się zmieniło to odległość soczewki od matrycy, a nasz obiekt w obydwu przypadkach wypełnia dokładnie całą matrycę. Podobnie ma się sytuacja w przypadku matryc APS-C, jednak ze względu na łatwiejsze przeliczanie oraz łatwiejsze zobrazowanie postanowiłem wykorzystać matrycę mikro 4/3. Przyszedł czas na podsumowanie, a zatem jeszcze raz powiedzmy sobie o zależnościach pomiędzy długością ogniskowej a wielkością matrycy. Zgodnie z tym, co przedstawiałem Wam na moich rysunkach oraz obliczeniach, jedyne co się zmienia to kąt widzenia, a ogniskowa jako odległość fizyczna pozostaje bez zmian. Zatem aby uzyskać podobny kadr aparatem z matrycą mikro 4/3 do tego, jaki możemy uzyskać z matrycą pełnoklatkową, należy zrobić jedną z dwóch rzeczy. Po pierwsze, można skrócić dwukrotnie naszą ogniskową. Natomiast w momencie, kiedy nie możemy zmienić naszej ogniskowej, możemy zwiększyć odległość od fotografowanego obiektu dwukrotnie. Stosując jedną z tych dwóch rzeczy, jesteśmy w stanie uzyskać dokładnie taki sam kadr, jak w przypadku aparatu pełnoklatkowego. Okej, to by było na tyle. Mam nadzieję, że podobał Ci się mój materiał i zostawisz łapki w górę, a także rozważysz subskrypcję mojego kanału. A już niebawem będę miał dla Was kolejne materiały, zatem jeżeli nie chcecie ich przegapić, to koniecznie kliknijcie w dzwoneczek. Tymczasem ja się już dzisiaj z Wami żegnam, trzymajcie się. Cześć!